Tłumy gimnazjalistów z całego powiatu, a także z powiatów ościennych pojawiły się dziś w Kaczkach Średnich. Jakie atrakcje na nich czekały? Tak, mamy dzisiaj drzwi otwarte. Martwiła nas troszeczkę pogoda. Nie ukrywam, że troszeczkę nas zrosiło na samym początku. Już myśleliśmy, że ten dzień się nie uda, ale jak widać w Kaczkach zawsze zaświeci słońce, więc mamy cudowną pogodę. Dzisiaj wiele atrakcji, jest z nami wiele instytucji i firm. Można tutaj chociażby wspomnieć naszego znanego już miksologa, pana Karola Rybickiego, który realizuje dzisiaj olbrzymi projekt w Poznaniu. Jest to pierwszy w Poznaniu Skybar, a mimo to znalazł nas czas, żeby dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, żeby pokazać młodzieży, że dzisiaj warto wybrać kształcenie zawodowe, że jest to odpowiednia ścieżka kariery zawodowej. Jest z nami również Państwowa Straż Pożarna, która zaprezentowała nam fantastyczny pokaz swoich umiejętności, bo jak wiemy, w Kaczkach realizowane są dwie klasy mundurowe. Pierwsza to bezpieczeństwo pożarowe i tutaj strażacy pokazali, co potrafią. Druga to bezpieczeństwo publiczne i jest z nami dzisiaj za zgodą pana komendanta Powiatowa Komenda Policji w Turku. Mamy również współpracujących z nami zakłady pracy. Jest firma MAN Alexas, która prezentuje dzisiaj technika pojazdów samochodowych oraz technika spedytora. Jest z nami Inspekcja Transportu Drogowego, która pokazuje, co powinien wiedzieć spedytor, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Więc tak naprawdę zazębiamy przyjemne z pożytecznym, a także w tej pięknej atmosferze i cudownej pogodzie odbywa się gimnazjada powiatu tureckiego. A więc tłumy, jak pan redaktor wspomniał, dotarły dzisiaj do Kaczek Średnich. Liczymy, że jest tutaj dzisiaj z nami około 600, może 700 gimnazjalistów. Cieszy nas to bardzo, bo to nie tylko powiat turecki, ale również i powiaty ościenne. Dzielimy się dobrą praktyką edukacji zawodowej. Zapomniałem wspomnieć, ale jest z nami również Centrum Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego, czyli instytucja, która tak naprawdę dzieli się również swoim doświadczeniem i mówi o tym, że warto kształcić się dzisiaj w technikach. Wiele ciekawostek można obejrzeć, ale chyba jeszcze nie wszystkie, bo dopiero za kilka miesięcy pojawią się kolejne bardzo ważne inwestycje, takie jak na przykład Centrum Precyzyjnego Rolnictwa. Tak jest, szkoła cały czas się rozwija, to dzięki finansowaniu w ramach projektów, które pozyskał powiat turecki i dzięki panu staroście możemy tworzyć tutaj innowacje nie tylko na skalę regionalną, ale na skalę na pewno europejską, bo już mamy potwierdzenie z japońskiego koncernu Kubota, że będzie to pierwsze w Europie Centrum Precyzyjnego Rolnictwa, w którym będziemy mogli uczyć młodych i dorosłych rolników również w najnowocześniejszych technologiach, jakie oferuje precyzyjne rolnictwo, czyli sterowniki, automatyka, mechatronika lub jak kto woli, agrotronika rolnicza, a dodatkowo powstaje hala warsztatowa, w której uruchomimy centrum edukacyjne. Myślę, że we wrześniu ta szkoła będzie wyglądała jak szkoła europejska i tak naprawdę będziemy tutaj ściągać największe zakłady z naszego rynku, ale również i z Polski i zagranicy. Kształcenie w Kaczkach Średnich rozważają uczniowie nie tylko z powiatu tureckiego, ale także z ościennych miejscowości. Goście z jakich miasteczek, z jakich gmin pojawili się tutaj dzisiaj? Tak, mamy tutaj bardzo dużo gimnazjów z ościennych powiatów. Jest z nami dzisiaj Uniejów, są Świnice Warckie, są Wartkowice, jest również i Goszczanów. Długo bym wymieniał, ale tych gimnazjów jest dosyć dużo. Ja nie ukrywam, że nasza szkoła stała się jak gdyby taką placówką, w której promień 50 km nie jest problemem, aby tutaj przybyć, aby tutaj się uczyć. Szkoła dysponuje również świetnie wyposażonym internatem oraz stołówką, więc stwarzamy uczniom warunki, że jeżeli tylko chcą zdobyć najnowocześniejszą wiedzę, umiejętności i kompetencje, mogą to robić u nas, zwłaszcza że szkoła oferuje również tak zwane szkolenia w ramach kwalifikacji rynkowych, czyli zdobywają uczniowie uprawnienia na koparko ładowarki, na wózki widłowe i wiele, wiele innych, więc stajemy się tak naprawdę centrum rozwoju młodych ludzi po to, aby po skończeniu naszej szkoły mogli wybrać się na studia albo mogli tak naprawdę rozpocząć swoją karierę zawodową już w zakładach pracy, posiadając umiejętności i kompetencje lub jak to woli kwalifikacje, które wymagane są dzisiaj na rynku pracy. Z tego co wiem, w tym roku będzie wiele okazji, żeby zapoznać się ze szkołą w Kaczkach Średnich, bo już niebawem zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale też i Dzień Olimpijski. Tak, przed nami zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale również i Dzień Olimpijski. To bardzo fajna inicjatywa, dzięki której będziemy mogli wypromować nie tylko naszą szkołę, ale również i nasz region, bo to impreza ogólnopolska, wyznaczona przez Polski Komitet Olimpijski na dzień 21 czerwca.
na pewno pojawią się tutaj nasi reprezentanci, czyli reprezentanci Polski na mistrzostwach, na Igrzyskach Olimpijskich. Na pewno mamy potwierdzenie już, że ktoś ze skoczków narciarskich się pojawi, więc atrakcja ogromna, bo to jedyni nasi medaliści z Pjongczang. Liczymy również na lekkoatletów. Będzie z nami Polski Związek Biatlonu, będzie ekspert Eurosportu Tomek Sikora, który również jest medalistą Igrzysk Olimpijskich, doskonale znanym wszystkim biatlonistom. Będzie również biatlon dla każdego, czyli impreza, która odbywa się w kilku miejscach w Polsce i 21 czerwca również wyznaczono jej miejsce w Karszkach Średnich. Ta impreza będzie uświetniona zarówno gwiazdami sportu, które są znane wszystkim, ale również będzie cały ceremoniał olimpijski. Już niebawem dopracowujemy więcej szczegółów z Polskim Komitetem Olimpijskim, także dzieje się naprawdę dużo, a po to, żeby pokazywać, że nasz region jest fantastycznym regionem, że warto tutaj robić ciekawe rzeczy, że warto tutaj inwestować i warto tutaj mieszkać, bo tak naprawdę zależy nam na tym, aby młodzi ludzie, kończąc naszą szkołę, zostawali właśnie tutaj. We'll be right back.